Cześć, tu Nocny Grajek, a to mój podcast w spektrum. W 2007 roku Amanda Melissa Bex, czyli Amelia Evelyn Wojsi Bex, czyli Mel Becks, zamieściła na swoim kanale na YouTubie film. No i Jak wielu YouTuberów zajmowała się na tej platformie głównie nagrywaniem siebie i swojej codzienności oraz myśli, zamieściła niewiele filmów, ale każdy z nich jest niezwykły. Mel Becks to synestetyczka w spektrum autyzmu. Cierpiała m.in. na chorobę afektywną dwubiegunową i schizofrenię i zmarła w 2020 roku w wieku 40 lat. Nie mówiła, ale to, co napisała na temat swojego języka i tego, jak ją odbiera świat, potrafi wstrząsnąć. Na postać Mel trafiłem dzięki książce Steve'a Silbermana pod tytułem Autyzm: Historia geniuszu, Natury i Różnorodności to jest takie kolejne wydanie książki Neuroplemiona i przeczytam wam najpierw to właśnie na co tam trafiłem. <laughs> Idea neuroróżnorodności zainspirowała szybko rozwijający się ruch praw człowieka oparty na prostym przekonaniu, że zachowania autystyczne najlepiej interpretują sami autycy, a nie ich rodzice czy lekarze. W 2007 roku Amanda, obecnie Amelia Beggs, zamieściła w serwisie YouTube niezwykły materiał filmowy zatytułowany In My Language w moim języku. Gdy temat podchwyciły środki masowego przekazu, w tym CNN i New York Times, nagranie obejrzało ponad milion widzów. Na początku filmu kamera podąża za Bugs, która ma trudności z poprawną komunikacją słowną, ale pisze 120 słów na minutę. Kobieta wciska twarz w książkę, przesuwa palcami po klawiaturze, macha rękami, nuci sobie i bawi się sprężyną zabawką. Lekarze zapewne orzekliby, że są to zachowania autostymulacyjne, jeden z klasycznych objawów autyzmu. Jednak w drugiej części nagrania zatytułowanej Tłumaczenie Bugs wyjaśnia, że nie pokazuje tych intymnych elementów z jej życia, aby wzbudzić litość, cel jest nieco bardziej przewrotny. Chodzi o celebrację egzystencji na własnych zasadach. I właśnie. Mój język nie opiera się na tworzeniu słów czy symboli wizualnych, które ludzie potem interpretują, wyjaśnia Backs. I tak dalej, ale no, tłumaczenie filmu to za chwilę. Jej słowa wypowiadane są głosem programu zamieniającego tekst na mowę. Brzmi to tak, jakby mówiła maszyna, ale w serwisie YouTube niewiele jest filmów, które dawałyby nam wgląd w tak bardzo ludzki umysł. Ciekawi? Link do filmu Mój język znajdziecie w opisie tego odcinka podcastu. I mam taką propozycję. Włączcie pauzę za chwilę, wejdźcie w opis odcinka podcastu i kliknijcie link. Obejrzyjcie film przynajmniej do momentu, kiedy zaczyna pojawiać się tekst. I wtedy, jeśli oglądacie na innym urządzeniu, możecie odpauzować podcast, bo w tym momencie poleci moje tłumaczenie tego, co pisze Mel i postaram się je zsynchronizować. Okej, okay, no to na 3-4 możecie zrobić pauzę i potem odpauzować w razem z filmem, jeżeli chcecie się tak pobawić, albo po prostu posłuchajcie, co ona pisze o tym. Ale na pewno zachęcam Was najpierw do obejrzenia tej pierwszej części filmu bez słów. OK, no to 3, nie, jak to miało być? Raz, dwa, trzy, dobra, na 3-4. 3-4-ry. Poprzednia część tego filmu była w moim języku ojczystym. Wielu ludzi zakłada, że gdy mówię o tym jako o moim języku, oznacza to, że każdy element filmu musi zawierać konkretny symboliczny przekaz stworzony po to, by interpretował go ludzki umysł. Ale mój język nie polega na tworzeniu słów czy nawet symboli wizualnych, żeby ludzie je interpretowali. To ciągła rozmowa z każdym przejawem środowiska, w którym jestem. Fizyczna reakcja na każdy element otoczenia. W tej części filmu woda niczego nie symbolizuje. Po prostu oddziałuje na wodę, tak jak woda oddziałuje na mnie. Sposób mojego poruszania daleki jest od bezcelowości. To nieustanna odpowiedź skierowana ku temu, co mnie otacza. Jest w tym jakaś ironia, że to, jak się poruszam, gdy odpowiadam na wszystko, co wokół mnie, opisywany jest jako. Przebywanie we własnym świecie. Gdy natomiast komunikuję się korzystając ze znacznie bardziej ograniczonych środków i reaguje tylko na niektóre elementy otoczenia, ludzie twierdzą, że otwieram się na prawdziwą interakcję ze światem, oceniają moją egzystencję, świadomość i osobowość na podstawie tego, że dostrzegają moją reakcję na maleńki ograniczony wycinek świata. Mój naturalny sposób myślenia i reakcji na zjawiska wydaje się tak różny od standardowych koncepcji czy nawet wizualizacji, że niektórzy w ogóle nie wiążą go z myśleniem. Ale to jest myślenie na swoich własnych prawach. Niestety myślenie ludzi mojego pokroju brane jest na poważnie tylko wówczas, gdy nauczymy się waszego języka, bez względu na to, jak myśleliśmy i komunikowaliśmy się wcześniej. Jak słyszycie, mogę śpiewać razem z tym, co jest wokół mnie. Tylko gdy piszę coś w moim języku, uznajecie, że się komunikuję. A ja czuję zapachy. Słucham różnych rzeczy. Czuję ich dotyk. Czuję ich smak. Patrzę na nie. Nie wystarczy jednak patrzeć, słuchać, smakować, wąchać i czuć. Muszę to robić z właściwymi rzeczami. Na przykład patrzeć na książki i nie robić tego z niewłaściwymi rzeczami. Inaczej ludzie wątpią w to, że jestem istotą myślącą. Ponieważ ich definicja myślenia określa ich definicję osobowości, więc popadają w absurd, nie dowierzając, że jestem prawdziwą osobą. Chciałabym naprawdę wiedzieć ilu ludzi, spotkawszy mnie na ulicy, uwierzyłoby, że to napisałam. Przy okazji to bardzo ciekawe, że niemożność nauczenia się waszego języka uznawana jest za deficyt, ale niemożność nauczenia się mojego języka wydaje się tak naturalna, że ludzie podobni do mnie są oficjalnie określani jako tajemniczy i niezrozumiali. A nikt nie przyzna, że to on jest zdezorientowany, a nie osoby z autyzmem czy innymi zaburzeniami poznawczymi, które z natury są zagmatwane. Mówią o nas nawet, że jesteśmy niekomunikatywni, jeśli nie posługujemy się standardowym językiem, ale inni ludzie nie są uznawani za niekomunikatywnych, jeśli nie znają naszych języków do tego stopnia, że nie mają pojęcia o ich istnieniu. Na koniec chcę jeszcze powiedzieć, że ten film to nie materiał do podglądania czubków, na którym możecie oglądać dziwaczne zachowania autystycznego umysłu. To ma być stanowcza deklaracja na temat istnienia i wartości wielu różnych rodzajów myślenia i interakcji w świecie, w którym to, jak bardzo zbliżysz się do jednego i konkretnego z tych rodzajów, decyduje o tym, czy będziesz traktowany jako osoba prawdziwa, dorosła, czy inteligentna. W świecie, w którym to kryterium określa, czy masz w ogóle jakieś prawa. Ludzie są torturowani i umierają, bo nie są uznawani za osoby, dlatego że ich sposób myślenia jest tak niezwykły, że nie uważa się go w ogóle za myślenie. Tylko wówczas, gdy różne kształty osobowości zostaną uznane, możliwa będzie sprawiedliwość i przestrzeganie praw człowieka. Pod filmem jest dedykacja dla Ashley X. Dla wszystkich innych, których nie uznaje się za osoby lub osoby myślące. Dla Bryny Siegel, kimkolwiek jest. I wszystkich, którzy niesłusznie uważają nasze działania za bezcelowe. Jak możemy przeczytać w Wikipedii, Mel Banks była osobą niebinarną znaną w środowiskach związanych z ruchem praw osób autystycznych. Nie uniknęło kontrowersji i podważano jej diagnozę autyzmu, no ale ja jakoś nie czuję motywacji do zagłębiania się w to, widząc co dała światu. Poza publikacjami dotyczącymi Spektrum pisała też wiersze, link też zamieszczam w opisie, tam są niezwykłe haiku, niezwykłe formy, okej, okay, haiku to są po japońsku, japońskie tłumaczenia haiku to już nie są haiku, wiersze, okej, okay, krótkie Dłuższe, przeważnie krótsze, ale fascynujące wiersze. Link, tak jak mówię, też w opisie. No właśnie, osoby autystyczne często, prawie zawsze są opisywane jako niezrozumiałe i nierozumiejące. Tak obiektywnie. Tymczasem ja, na przykład, mógłbym powiedzieć dokładnie to samo o osobach neurotypowych: że są niezrozumiałe dla mnie, bo ja ich no, nie rozumiem do końca i nie, nie rozumiejące, bo nie rozumieją mnie. Mogę też tak powiedzieć o osobach nieneurotypowych, neuronietypowych, yy, innych niż ja. Więc obiektywnie, na ile się da, można stwierdzić, że się nie rozumiemy. I to właśnie takie stwierdzenie, że się nie rozumiemy, pozwala budować porozumienie z dwóch stron. Melbags wykonała cudowną robotę w tym kierunku. A ja wam dziękuję za wysłuchanie tego. Mam nadzieję, że zajrzycie na ten stary, ale bardzo cenny kanał Melbax. I cóż, jeżeli wam się podoba podcast, zasubskrybujcie, yy, słuchajcie i napiszcie do mnie na podcast w spektrummałpagmail.com. Dzięki i do usłyszenia następnym razem.